Smore starcie klikamy. Setup. Prawy górny. Język. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Przeczytaliście tytuł, to dobrze wiecie, co będziemy dzisiaj robić. A zaczynamy dzisiejszy odcinek, jak widzicie, przed komputerem, bo na początku chcę Wam pokazać, jak prawidłowo przygotować sobie płytę z polskim menu do MMI 2G High. Na samym też początku od razu powiem, że to jest właśnie poradnik wgrywania, a nie udostępniania plików. Z tego względu, że te pliki tak naprawdę nie są moje, ja je dostałem na potrzeby filmu. Ale dobrze wiecie, że jest internet, jest Allegro, LX, nieraz tam takie rzeczy widziałem. Także jak ktoś będzie chciał, to sobie może tam zajrzeć i na pewno coś takiego znajdzie. Słyszałem też, że na jakichś tam serwerach niby można pobrać za darmo. Niektórzy mówią, że to działa, niektórzy mówią, że to nie działa, że uwala MMI. Nie wiem, nie próbowałem, nie powiem Wam, czy to działa, czy to nie działa. Ale oczywiście też Wam nie bronię. Jeśli ktoś chce spróbować, niech próbuje. Jeśli ktoś się boi, to niech sobie kupi z jakiegoś, powiedzmy, pewnego źródła. Pliki do MMI 2G High wyglądają właśnie dokładnie tak, jak teraz widzicie to na ekranie. Jest jeden plik metainfo oraz folder, w którym mamy tutaj więcej różnych folderów. Ale oczywiście nic tutaj nie zmieniamy, tylko w takim układzie, jak mamy tutaj teraz, czyli folder i plik tekstowy, nagrywamy płytę. Bez żadnych dodatkowych folderów, bez niczego, bez pakowania, czy rozpakowania, czy czegokolwiek. Po prostu te dwa pliki wypalamy bezpośrednio na płycie. Ja zawsze preferuję płyty dobrej jakości, zazwyczaj TDK, Verbatim czy Sony, i nagrywam jak najwolniej, nawet prędkością razy 1. Także te dwa pliki po prostu wrzucacie i wypalacie je na płycie, nic innego tutaj nie kombinujemy, bo ta płyta nam po prostu nie będzie działać. Także przygotowanie tej płyty to nagranie po prostu tych dwóch plików na płytę CD. Może jeszcze tutaj Wam pokażę na darmowym programie do nagrywania, jak to ma wyglądać dokładnie. Wybieramy sobie tutaj pierwszą opcję, czyli płyta z danymi. Klikamy OK, czekamy, aż uruchomi nam się program, troszeczkę go tutaj zminimalizuję. I jak widzicie, mam tutaj te dwa pliki, które przed chwileczką Wam pokazywałem. Tutaj mamy na dole naszą czystą płytę, także oba pliki po prostu możemy sobie zaznaczyć i tutaj skopiować do folderu, czyli do naszej płyty. Skopiował mi się jeden, czyli drugi dorzucamy. I tak jak właśnie Wam powiedziałem, tak mamy sobie tą płytę nagrać, tak to ma wyglądać. I co, klikamy nagraj. Akurat tutaj nie mam włożonej płyty, ale klikamy nagraj, ustawiamy tam parametry, tak jak Wam wspomniałem, najlepiej jak najwolniej to nagrać. No i klikamy nagrywaj i płyta zostanie nagrana. Dosłownie kilka chyba sekund, bo to jest aż 25 mega, także bardzo szybko to będzie się nagrywało. No i jak już płyta Wam się wypali, możecie płytkę sobie spakować, zabrać i idziemy z tą płytką do samochodu. Dobra, jeśli macie jakieś płyty w zmieniarce, to wszystkie płyty wyciągamy. Jeśli nie macie, to możecie sobie załadować płytkę ze spolszczeniem. I niech sobie siedzi. Teraz odblokujemy sobie zielone menu, jeśli nie macie odblokowanego. Jeśli macie, to pomijacie ten krok. Adaptacja, kanał 08. Można tak, można wpisać od razu. I nowa wartość 1. Zapisz. Tak. I tyle. No i teraz też dość istotna rzecz. Warto sobie spisać kodowanie, jakie mamy obecnie, bo po aktualizacji może nam zniknąć. Także możemy sobie spisać bądź zrobić zdjęcie. Ja po prostu robię zdjęcie. I adaptacji.
lista pierwsza i lista druga. Tutaj te numery też warto sobie zapisać, żeby było później łatwiej wrócić do ustawień fabrycznych, znaczy ustawień takie, jakie mieliście wcześniej. Można to też robić manualnie, ale dłużej to trwa, dlatego warto sobie to spisać. No i tyle, jeśli chodzi o program VCDS. No to teraz uruchamiamy zielone menu, czyli te dwa przyciski. Przytrzymujemy przez chwilę. Tutaj klikamy w pierwszy katalog. Tutaj również. I szukamy opcji. SWDL. Jedno i drugie. I jeszcze zaznaczamy sobie tutaj to. No i wychodzimy przyciskiem z zielonego menu. Teraz te trzy przyciski dusimy naraz, żeby uruchomić czerwone menu. Prawy dolny róg. CD-ROM. Czekamy. User Definer. Tu wchodzimy w pierwszy katalog. Tutaj również. I zaznaczamy drugą opcję. I pamiętamy, żeby ta pierwsza nigdy nie była zaznaczona. Bottle Adder zawsze odznaczony. Dwa razy return. Jedziemy na dół. No i klikamy start. Jeszcze informacja, żeby nie zużywać za dużo prądu. I klikamy OK. Teraz otwieramy piwko, jeśli nie musicie nigdzie jechać, no i czekamy. Po jakichś, nie wiem, 10-15 minutach powinniście mieć taki ekran. Klikamy restart. Po restarcie klikamy setup, prawy górny, język, szukamy polskiego, klikamy. I mamy wszystko po polsku. No i po tym zabiegu musicie ponownie uruchomić program VCDS i wszystkie te kodowania i adaptacje wprowadzić tak, jak było to wcześniej. Zrobiliście zdjęcia lub spisaliście na kartce, to jest bez znaczenia, ale w te same miejsca musicie wejść i te dane powprowadzać, żeby tutaj wszystkie odblokowane wcześniej opcje były dostępne. No i tyle, jeśli chodzi o 2G High i polskie menu. Jeśli może ktoś z Was by chciał, to Gorzów Wielkopolski lub okolice Bredy w Holandii, możemy takie coś ogarnąć. Mam nadzieję też, że tym filmem Wam pomogłem, żebyście mogli sobie bez problemu sami takie coś zrobić. No i tym optymistycznym akcentem też chyba ten film już będę kończył, bo nie ma tutaj co za dużo gadać. Jak zawsze wielkie dzięki za obejrzenie, zapraszam na kanał, subskrybujcie, jeśli się podoba, grupa na Facebooku, link w opisie, jak zawsze Instagram. A my widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!